Eluwa, mordeczki moje, jestem tutaj dzisiaj u waszego progu z wielkim zażenowaniem, tak? Myślałem nad jakimś odcinkiem, nie? Tak sobie myślę nad odcinkiem jakimś i... Pomyślałem, bindowanie sprinta. Nie, ale najpierw, żeby nie robić poradnika, który każdy zrobił. Zobaczę, co tam na YouTubie już jest za tym, nie? Jedyny, kurde, w sumie kompetentny filmik, który zobaczyłem, to był Xariego 7.4, w którym po prostu powiedział, że trzeba sprinta i po prostu W na zmianę, tak? Więc, no ok. Patrzę dalej. Patrzę dalej. Was jeszcze ziomki zaprosić przed wszystkim na serwerek twisterhc.ng.pl, który startuje w sobotę. Tam numerki, czyli dzień i godzin, znaczy dzień i godzinę dokładnie będziecie mieli w opisie filmiku, nie? Sklep i wszystko tam będzie i będzie to serwer ZHC plus tam trochę trudniejszy drop, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam niech bija, nie? Ja was tylko informuję, to nie jest reklama. No i dobra. A teraz wracając do tematu, zobaczyłem te inne filmiki, w którym jakiś gość mówi, że żeby dobrze bindować sprinta, potrzeba mieć dużo FPS-ów w Minecrafcie, plus do tego trzeba mieć dobry komputer, plus do tego trzeba mieć jeszcze dobrze dopasowaną rozdzielczość do Minecrafta. Tam się złapałem za łeb i po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć szczerze. Zaskoczyło mnie, że coś takiego powie, nie? Więc myślę, dobra, to zrobimy to tak. Jako, że ja w Minecrafta już za bardzo nie gram, są trzy sposoby. Aha, są trzy sposoby bindowania, tak? Jeden to jest najzwyklejszy, trochę łatwiejszy od tego niż używa Xadi, o którym wspomniałem wcześniej, że to był jeden, kurde, z normalniejszych poradników. I dwa trochę cheaterskie, tak? No tak, cheaterskie i tyle, tak. Oczywiście takie z dupy cheaty bardziej, że tak powiem. Bo to tylko bindowanie sprinta, nie? Więc to nie będzie trzeba żadnego huzuni czy coś do tego, od razu mówię, nie? Tam jakiś skrypcik czy coś. No i pomyślałem, że jak jesteście zainteresowani tym poradnikiem ode mnie, to po prostu zostawcie po sobie 100 lajków. A ja wtedy wezmę się za robienie tego filmiku, żeby po prostu, wiecie, bezsensownie filmu nie robić. Więc, znaczy ja wam mówię, że bezsensownie filmu nie robić i czekam tylko na lajki, bo jestem żałosnym youtuberem. Ale wy wierzcie w to, co mówię, nie? Więc tak, no jak już mówiłem, jeden normalny sposób, dwa cheaterskie i 100 lajków i ja robię, biorę się do roboty, tak? No, za robienie filmiku. Więc no, to tyle. Pa, pa, misiaczki, zaraz spadam do szkoły. Hello.